panie wójcie, stoimy niedaleko urzędu gminy tak naprawdę. Centrum nam się tworzy takie w Tucznej. Co widzę właśnie za pana plecami? Za moimi plecami widzimy budynek, w którym kiedyś mieściło się przedszkole gminne, a jeszcze wcześniej była tak zwana agronomówka za czasów głęboko zamierzchłych. I przez pewien okres ostatnich kilku lat mieści się tutaj gminna kotłownia, która zasila budynek urzędu gminy w ogrzewanie. I no, ten budynek, kryty eternitem zresztą wcześniej, no niszczał, powiem szczerze, nie stanowił wizytówki gminy, tym bardziej w centrum tutaj. Skorzystaliśmy z jednego z ostatnich naborów, które Urząd Marszałkowski ogłosił na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej i w związku z tym złożyliśmy ten obiekt w jednym wniosku z obiektem budynku urzędu gminy. W konkursie otrzymaliśmy dofinansowanie na termomodernizację tych dwóch obiektów. Jeden z nich widzimy za moimi plecami. Jak mocno prace są zaawansowane, kto je wykonuje, no i co planujecie tutaj w przyszłości umieścić? Jak wykorzystać budynek? Pracę wykonuje najtańsza firma, która złożyła najniższą ofertę, firma Budmar z Białej Podlaskiej, także to cieszy, że lokalna, można powiedzieć, firma. Budynek będzie oddany do użytku według umowy do końca listopada. Natomiast z tego, co wiem, wykonawca deklaruje już dużo wcześniej, odda do użytku ten obiekt. Przeznaczony będzie tutaj gminnemu ośrodkowi pomocy społecznej, ponieważ jak wszyscy mieszkańcy wiedzą, ci, którzy mają styczność z tą instytucją, gnieździ się, że tak powiem, ta instytucja w jednym pomieszczeniu na parterze budynku urzędu gminy. Nie ma możliwości tutaj wykonania jakiegoś wywiadu, dyskrecji. Są to trudne sytuacje, dlatego chcemy tu poprawić te możliwości, komfort mieszkańcom i pracownikom zarazem. I tutaj to się znajdzie, ponieważ w budynku jest sporo pomieszczeń, które da się tutaj na potrzeby gminnego ośrodka pomocy społecznej wykorzystać. Natomiast też gmina zyska, bo wyprowadzimy tą instytucję z budynku urzędu gminy i w tej sytuacji na dole, na parterze, taka, żeby mieszkańcy też mieli możliwość korzystania. Na parterze zrobimy salę obsługi mieszkańców, także tutaj nie będą się musieli fatygować po schodach na górę osoby, które zechcą tutaj z naszych usług korzystać. Także myślę, że z korzyścią dla całego społeczeństwa, zarówno dla mieszkańców, jak też i dla pracowników gminy. Ponadto liczymy tu też na duże oszczędności, bo nawet sama wymiana okien, bo w trakcie jest inwestycja, sama wymiana okien spowodowała, że automatycznie dosłownie kolejnego dnia zauważyliśmy dużo mniejsze ubytki ciepła na budynku, hałasu. Także tutaj też zaoszczędzimy na pewno dużo na opale, jak również w ramach tej termomodernizacji została już wykonana częściowo modernizacja centralnego ogrzewania, jak również oświetlenia, które całkowicie będzie energooszczędne, LED-owe, także tutaj będą duże oszczędności na utrzymanie obiektów. Na koniec tylko dosłownie jedno zdanie. Kwota tej całości bądź kwota modernizacji tego obiektu za nami? Kwota całości to jest kwota, z tego co pamiętam, ponad 1 000 000 zł. Kwota tego obiektu za mną to jest rzędu około 700 tysięcy, z tego, o ile pamiętam dobrze. Z tym, że no, ten budynek praktycznie został całkowicie przebudowany, ponieważ można powiedzieć tylko ściany zewnętrzne zostały. Przykrycie dachowe, wewnątrz całkowita rozbudowa, to wszystko się dokonuje. Myślę, że co najmniej 50% zaawansowanie jest na tym obiekcie.